tej serii przemierze główny szlak sudecki. Zapowiada się on ciekawie, aczkolwiek początkowo trochę mokro. Oglądając ten materiał, dowiesz się, gdzie znajdują się wiaty, turystyczne miejsca na nocleg oraz wyrobisz sobie zdanie na temat trudności tego szlaku. Nie obędzie się oczywiście bez przygód, zwrotów akcji i ciekawych oraz wesołych sytuacji. Zapraszam na cały materiał. Szklarska Poręba Górna. Prawie 11 godzin w pociągu. Idę łapać stopa. Śmigam do Świeradowa Zdrój. I stamtąd troszeczkę podrepczę, ale to opowiem już na miejscu. Jestem w Świeradowie. Miła pani zabrała mnie odważnie. Mam dla niej ogromną wdzięczność. Nie sądzę, żeby zobaczyła ten materiał, ale dziękuję. To mi tak zrobiło dzień. A teraz idę sobie na kawusie do Orlenu. Wiecie, że to nie jest reklama. Wiecie, że kawusie lubię. Zazwyczaj kawy na szlaku nie piję, ale po tak trudnej nocy, 11 godzinach, prawie 11 w pociągu, z czego tylko część udało mi się położyć, chyba za Wrocławiem dopiero. No jestem lekko zmęczony. Jak widzisz, mrzawka, pogoda nie rozpieszcza. Pewnie zaraz będę zakładał neopranowe skarpety, bo tego co nie lubię, to mieć mokro w butach. Ten Orlen to mi spadł z nieba, no nie uwierzysz, ale tak sobie pomyślałem, żeby taką dobrą kawusię z Orlenu wypić. I proszę bardzo. O. Przyznam ci się, że już zacząłem iść z Szklarskiej Poręby do Świeradowa, dlatego że jakoś tak nikt się nie zatrzymywał i nastawiłem się, że prawdopodobnie będę musiał drałować. I tylko ruszyłem, drugi samochód, zatrzymała się pani już troszkę dalej. Jednak ta myśl, żeby się zatrzymać, żeby pomóc, przyszła w dobrym momencie i jestem. Piję kawusię, podładuję sobie troszeczkę telefon. To też jest kolejny powód, dla którego chcę zajrzeć na stację paliw. No i niestety w deszczu, mrzawce będę zasuwał na szlak. Piękny park w Świeradowie Zdrój. Naprawdę miło popatrzeć, zadbany, czysty. Trawa, mech. Wygląda to bardzo malowniczo. Korzystając z okazji, dodam jeszcze, że w Świeradowie możesz zaopatrzyć się w prowiant. Jest mały sieciowy sklep, który ma bardzo dobre zatowarowanie i generalnie spokojnie potrzebne produkty drogą kupna można nabyć. Ja za chwileczkę będę już koło kropki, tym razem czerwonej, i rozpocznie się wędróweczka. Wędrówusia, wędruncia. A jakie mam plany, to już za chwilę. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił małego fuck-upa. Otóż wyobraźcie sobie, miejsce, gdzie ja rozpocząłem, wyznaczyłem swoją trasę, jest oddalone niestety o 10 minut od dworca autobusowego, gdzie faktycznie szlak się zaczyna. A nie darowałbym sobie tego, żeby rozpocząć szlak od kropy. W związku z tym wracam się 10 minut, ale przecież w moim przypadku jest to całkiem normalne. Miejmy nadzieję, że jak teraz pomyliłem się ze szlakiem, to potem już w górach będzie lepiej. W końcu dotarłem tu, gdzie miałem dotrzeć. 13 godzin w drodze. Decyzja podjęta w sobotę wieczorem. W niedzielę wieczorem kupione bilety. A w poniedziałek wieczorem siedziałem już w pociągu do Szklarskiej Poręby. Pociąg prawie 11 godzin się turlał.
Później jeszcze troszeczkę zachodu, żeby dotrzeć do Świeradowa Zdroju. Udało mi się złapać stopa, o tym już wiesz. A jak też już wiesz, zamiast zacząć od kropy, poleciałem sobie gdzieś dalej. Cały ja, ale już. Jest kropka, jest start i jest wędrówka. Nie koncentruję się na tym, aby cały szlak przejść. Tym razem mam troszeczkę ograniczony czas. Idę, żeby się dobrze bawić. Idę, żeby się bawić, cieszyć szlakiem. A nie po to, żeby robić kilometry. One się mają robić same. Czas pokaże, a ja zapraszam na nową przygodę. Mam nadzieję, że materiał, który uda się przygotować, Ciebie także zainteresuje. Ruszyłem pierwsze prawdziwe metry zgodnie z marszutem za mną. Prawdopodobnie z tej wędrówki nie będzie aż tak dużo materiału. Nie wiem. Zobaczę, jaką będę miał wenę i wtedy będzie już wiadomo. Wiadomo także, że jakiś materiał będzie. Piękna, zabytkowa lokomotywa. Aż miło na nią popatrzeć. Powiem Ci, że swojego czasu w dzieciństwie jeździłem jeszcze lokomotywą parową na odcinku Jawor-Legnica. Pamiętam kłęby, pary i dym z komina. Coś niesamowitego. To jest przeżycie, które, jak widzisz, zostało ze mną na zawsze. Wzburzony potok, to ze względu na dość obfite opady. Miejmy nadzieję, że ta mrzawka, która jest obecnie, nie zamieni się w ulewny deszcz. Mrzawkę zniosę. Oczywiście w swoim zwyczaju po Chorwacji niczego się nie nauczyłem. Mam tylko lekką, nieprzemakalną kurtkę, która od razu służy mi za wiatrówkę. Głównym powodem tego jest oczywiście waga, ale także, i tu nie mogę ukrywać, fakt, że prognozy były troszeczkę inne niż okazały się w rzeczywistości. Już dzisiaj miała być bezdeszczowa pogoda, a niestety, jak to w życiu bywa, okazało się, że jest pogoda deszczowa. Pamiętasz stację paliw, na której się zatrzymaliśmy, i oczywiście, gdybym wtedy zerknął, skąd zaczyna się szlak, już od jakichś 20 minut wędrowalibyśmy sobie tymże szlakiem. A tak przeżyliśmy kolejną mikroprzygodę, czyli Arek w swoim repertuarze. Jest dobra okazja, żeby przywitać się z wszystkimi, którzy śledzą na bieżąco mój kanał. Zauważyliście zapewne, iż była pewna nieplanowana przerwa. Związana była ona z pewnymi innymi zajęciami, które na tamten moment okazały się priorytetowe. Mam nadzieję, że od tej pory na kanale regularnie będą pojawiać się filmy. Zachęcam Was do oglądania materiału i oczywiście jego oceny, komentarzy i aktywnego wspierania kanału. Życzę miłego oglądania. Jak widzisz, szlak zamienił się w strumień. Woda szemrze pod nogami. Będąc świadomy, iż tak się może wydarzyć, właśnie dlatego założyłem neopranowe, wodoodporne skarpetki i teraz mam suche stopy. Być może nie jest to hardkorowo, bo prawdziwy wędrowiec zapewne powinien moknąć, schnąć, moknąć i 3 dni iść w mokrych butach. Nie wiem, nie próbowałem. Dla mnie ważniejszy jest
komfort, a że jest taka możliwość, to z niej korzystam. Skarpetki tanie nie były. Nabyłem je drogą kupna za 230 zł w zeszłym roku przed zimowym przejściem fragmentu Szlaku Karpackiego. To jest ich trzecia wędrówka i jak do tej pory same superlatywy. Naprawdę chwalę sobie, jeżeli chcesz mieć podobne doznania, to warto zainwestować. Ja kupiłem skarpety wysokie ze względu na śnieg i zimę. Plusem jest to, że tak naprawdę można suchą nogą przejść, gdy woda strumień jest po łydki. Co prawda podejście jest asfaltem, ale nie zmienia to faktu, iż wszystko dookoła, cokolwiek mokre, ale jest piękne. Na ten moment nie wiem, czy to mgła, która unosi się z nadziemi, spowija pnie drzew, czy to już chmura, która została nawiana przez wiatr na to wzgórze. Nie ma to żadnego znaczenia. Pewien specyficzny, ciekawy urok cały czas zostaje zachowany. Zszedłem z asfaltu i spotkała mnie od razu naprawdę przeurocza górska ścieżka. Wcześniej był potok jakieś 50 metrów, a teraz, jak widzisz, urokliwe podejście. Domyślam się tylko, iż jest to skrót do kolejnego asfaltowego odcinka, ale za to ładny skrót. Mogę się mylić, niedługo się o tym przekonam. Trochę logika, trochę intuicja i trochę doświadczenie. Poniekąd nieduże, ale jednak, jak widzisz, wyszliśmy na asfalt i będziemy dreptać sobie w tamtą stronę. A tutaj piękna, architektonicznie tama. I dobrze, że się wróciłem, bo szlak troszkę omija i tą konstrukcję, ale także, co nie mało ważne, pierwszą wiatę. Cofnę się więc, żeby pokazać ci, jak ona wygląda. A kto wie, może przycupnę i przekąszę orzechy. Mam orzechy Magadan, tak się chyba nazywają. Zaszalałem. Kosztują nieprzyzwoicie dużo, ale wyobraź sobie, mają 770 kilokalorii w 100 gramach. I to jest bardzo dobre, pozytywne 100 gram. Uwaga, teren monitorowany. Domyślam się, że pewnie siła wyższa z góry go obserwuje. Zobacz, tak to wygląda. Mam troszeczkę zaparowany obiektyw, nie chcę już go poprawiać. Może głowy nie urywa, ale na pewno dużym plusem jest to, że prawie nie cieknie. Pewne schronienie od wiatru by było. Ja osobiście uprzątnąłbym te odchody i zapewne pokusiłbym się o przenocowanie tutaj na ziemi, wcześniej rozkładając folię. Nie będę się zatrzymywał, jednak dobrze się idzie. Podejdę jeszcze do zapory, tamy, przynajmniej tak bym ja to nazwał. Mała retencja górska. O, płynie sobie pięknie, wezbrana woda. Cieszę się, że
odszedłem troszkę w bok z wyznaczonego szlaku. Możemy razem zobaczyć i wodospad, i wodospad. Dźwięk zapewne nie jest idealny. Mikrofon mam, ale schowany. Napotkałem zbiorniki. Sądzę, że są to pułapki na korniki, troszeczkę wypełnione. Miałbym ogromną prośbę, jeżeli wiesz, jak to działa, napisz proszę i podziel się z nami wszystkimi swoją wiedzą. Będę ci bardzo wdzięczny. Kolejna wiatka, altanka. Może nie sucha. Widzę, że podcieka. Podejdziemy tędy. Być może będzie to łatwiejsze. Ale idealne miejsce na posiłek. To na pewno. Najlepiej, gdy nie pada. Sądzę, że nie będzie lepszej okazji, aby wyjaśnić ci pewne kwestie techniczne. Jak widać, jakość nagrania nie jest idealna, a związane jest to z tym, że nagrywam telefonem. Moja produkcja jest niskobudżetowa i wiąże się to z tym, że nie jest to produkcja komercyjna. Materiał powstaje po to, abym mógł podzielić się z tobą moimi przeżyciami, przygodami, emocjami oraz pokazać miejsca, do których nie zawsze udaje się trafić samemu. Mam nadzieję, że wybaczysz mi te drobne niedogodności i z przyjemnością obejrzysz mój film. Nie wykluczam, iż czasem nabędę lepszy sprzęt do nagrywania i montowania materiałów. Na chwilę obecną wybrałem jednak być, a nie mieć. I dzięki temu możemy razem przeżywać moje przygody. Od pewnego czasu widzę linę w metalowym oplocie. Lina też jest metalowa i zastanawiam się, do czego ona służy. Naprawdę nie wiem, a jestem bardzo ciekawy. Wdrapaliśmy się do górnej stacji kolejki gondolowej. Jest tutaj być może widoczna za mną. O, to tam dalej, ten kokon. Znajduje się ona na wysokości 1060 metrów, a oznacza to tyle, że podejście non-stop wyniosło 550 metrów. Troszeczkę więcej, ale już gdzieś w okolicach parku sprawdziłem wysokość, więc mam pewność, iż tyle było. Jeżeli się nie mylę, to czeka mnie jeszcze kilka mniejszych podejść. Nie wiem, czy już wyszedłem na masyw górski, którym będę szedł w miarę po płaskim. Sądzę, że za chwilkę będę mógł to sprawdzić. A jak sprawdzę, to podzielę się z tobą świeżo nabytą wiedzą. Podejście tutaj zajęło mi około 2 godzin, troszeczkę mniej, godzina 50. Odległościowo niewiele, bo może 3 km, może 2. Sprawdzę to, napiszę, ale wysiłkowo no, trzeba było powiosłować. Wszystko mokre. Chętnie bym siadł i coś przekąsił. Zobaczę, co jest w środku. Jestem na stacji kolejki górskiej gondolowej. Ładnie, ładnie to wygląda, kolorowo. A teraz na tej jedynej suchej ławeczce
skądinąd ładnie zrobionej. Siądę sobie, dojem orzechy i śmigam dalej. A tutaj jeździ sobie wagonik jeden z drugim. Przywiózł turystów z pieskiem, nie będę ich filmował. Jako ciekawostkę powiem Ci jeszcze, że są kosze na śmieci, można wyrzucić. Mało zauważalne gniazdko nad wejściem. Sądzę, że można by je wykorzystać do ładowania telefonu, jeżeli nie chciałbyś bulić grubej kasy za na przykład herbatę. I ciekawa rzecz, która mi się spodobała, to mapki, które są tutaj ogólnodostępne. Fajna ściąga, jeżeli nie chcesz korzystać z telefonu. Ja chcę, więc nie biorę. Biegnę dalej. Biegnę dalej. Wygląda na to, że powinienem wykonać swój plan. Zmierzyłem to, nie jest źle. I szlak czerwony zapewne idzie w tą stronę. Schronisko PTKK. PTK. A ja jak zwykle nie spojrzałem, bo bym tu przyszedł. Może bym się załapał na jakiś wrzątek na Stogu Izerskim. No dobra. Zjadłem orzechy, nie będę dalej się pchał, ale pokażę Ci fajny pojazd. Szczerze mówiąc, to po raz pierwszy taki widzę. Przerobka chyba z Biłka, czy jakoś tak to się wymawia. Niezły, co? Będzie do mojej kolekcji. My tu gadu, a czas płynie. Właśnie porozmawiałem z Jurkiem. 70 lat. Zasuwa jak mały parowozik. Spokojnie mnie dogonił i przegonił. Tutaj macie altankę, w której można zjeść. A my uderzamy w tą stronę. Ja oczywiście sądziłem, że to jest wieża widokowa. Nie dopatrzyłem się, a na mapie była altanka. Słuchajcie, Jurek jest dla mnie naprawdę przykładem godnym do naśladowania. Wulkan energii, 70 lat. Przeszliśmy, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami. Facet tak troszeczkę jak ja. Cieszy się, że w tym wieku może robić pewne rzeczy, które nie każdy robić chce. Fajnie, naprawdę świetnie. To są te spontaniczne chwile, kiedy poznajesz nowych ludzi, rozmawiasz z nimi. Ja nie ukrywam, że nie rozkręciłem się. Miałem pomysł, żeby wejść do schroniska, spytać się o cenę. Powinienem to zrobić dla Ciebie, bardziej niż dla siebie, bo ja lecę dalej. Mam nadzieję, że jak troszeczkę już się rozruszają moje stare kości, to takie rzeczy będę robił. Coś tam hałasuje, domyślam się, że ludź. A ja pędzę dalej. Powiem Ci jeszcze tylko, że szlak wyrównał. Stało się to, co mówiłem. Weszliśmy na grań. Idziemy bardziej płaską drogą. I tu będzie można nadrobić. Mignęło mi w oddali jakieś zwierzątko, wyskoczyło i się schowało. Sądzę, że dzisiaj już tutaj turyści chodzić nie będą. Przede mną wyszła fala z kolejki, więc zrobiło się gęsto, ale dalej będzie już zapewne spokojnie. Tak właśnie wygląda przyroda, kiedy trasę zaczynają drwale, a jestem pewien, że gdyby turysta po prostu wydeptał ścieżkę gdzieś z boku,
to już by było bardzo źle. A leśniczy i leśnicy i drwale w świetle prawa po prostu masakrują wszystko. No właśnie, tutaj zbierają drzewka, tu wszystko rozpierniczone, ziemia rozryta. Szkoda słów. Zobacz tutaj, przyjrzyj się. Następna masakra. Oj. Nie, to że się czepiam, ale jak dla mnie to jest pełna porażka. Zobacz. Ładuje drewno, ale przy okazji niszczy połowę lasu. To mnie zawsze zaskakuje. Staramy się dbać o przyrodę, nie rozszerzać istniejących szlaków, nie odchodzić gdzieś w bok, żeby nie podeptać zieleni, a tutaj, jak widzisz, pełna demolka. Życie. Polanka, czy polana izerska, zapewne wygląda prześlicznie w słoneczny dzień. My tego niestety nie zobaczymy. Nie szkodzi. Jest kolejny dobry powód, żeby... Słuchaj, dokładnie to, o czym mówiłem. Pomóż mi chronić moje dzieci, choć wyznaczonymi szlakami. A wracając do Polany Izerskiej, aż się prosi, żeby wytarzać się w trawie, poleżeć i odpocząć. Ale niestety mokro. Przydałaby mi się jakaś wiata sucha, tudzież schron turystyczny. Chciałbym przygotować coś ciepłego do jedzenia. Mam kaszę kuskus, smakowy, gorący kubeczek i kapanosy. Popróbuję zorganizować się tak, aby ciepły posiłek jeść dwa razy dziennie. Kolejna ciekawostka z serii Lubimy To. A nie, to żebym się czepiał, po prostu bardzo chętnie dzielę się ciekawostkami. Tutaj jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie jesteście, gdzie iść, no to proszę bardzo. Biała plama, jesteś odkrywcą. I kolejna ciekawa rzecz, i znowu prośba do was, jeżeli wiesz, o co tu chodzi. Spotykam takie kamienie, na pierwszy rzut oka bardzo stare, z wyrytymi cyferkami 1889. Wydaje mi się, że już drugi taki właśnie kamień zauważyłem. Co to za kamyki? Czyżby milowe? I wcześniej jeszcze miał inną cyferkę? Proś, a będzie ci dane. Widzę zadaszony niewielki obiekt i gdyby się okazało, że jest w nim w miarę sucho, no to po prostu byłaby petarda. Obiekt jest, tylko niestety niesuchy. Dach przecieka jak stare sito. No i tutaj też trochę wieje. No nie chcę narzekać, no dobre i to, no byłoby okej. No, na upartego tak, jak najbardziej można by usiąść i coś zjeść. W miejsce to wezmę i zapodam sobie słodkie rogale. Poprawię troszeczkę buta, rozluźnię sznurówkę, bo czuję, że zaczyna mi obcierać ścięgno Achillesa, a to nie było by wskazane. Termometr wskazuje 10 stopni. Głowy nie urywa, ale źle też nie jest. Niecały kilometr dalej od Polany Izerskiej. Kolejna chatka, puchatka. Fajne jest to, iż pokryta jest darnią. Podoba mi się. I tutaj już jest sucho.
podłoga w miarę czysta. Przewiew jak znalazł. Generalnie schron. Oczywiście nie namawiam, ale gdyby była potrzeba ratowania się przed zimną nocą i marszu po ciemku, to zapewne spełniłaby ona swoją rolę dużo lepiej niż las. Rozdroże pod kopą, 3,5 km, hala Izerska 2,7. I bardzo dobrze. Trochę mnie dogoniło zmęczenie i tak sobie pomyślałem, że w tej wilgotnej pogodzie, jeżeli będzie otwarta ambonka basieńka i będzie w miarę sucho, to możemy sobie na chwilę w suchym przycupnął, bo nogi już czują kilometry. Pierwszy dzień na ostro. Dodatkowo obcieram sobie znowu pewną część ciała, a nie chciałbym ją doprowadzić do ostateczności. Dobra. Wspinam się. Gdyby się okazało, że są waruneczki, to zostajemy tutaj parę minutek. O, są waruneczki. No dobra. Może to nie Hilton, ale w miarę sucho. Jest okej. No to ja się udaję na odpoczyneczek. Czy ja mówiłem już, że jak się nie ma, co się chce, to się chce, co się ma? O, leżę sobie na ławeczce. Taki może 15 cm szerokości. Jak widzieliście, moje nogi podniesione do góry. Zdjąłem skarpetki neopranowe, przewróciłem ją na lewą stronę, żeby też troszeczkę poddychały. Skarpetek do biegania, tych Cool Maxów nie ściągam, dlatego że one lepiej wilgotność odprowadzają. I szczerze mówiąc, pewnie by mi zmarzły nogi. Jest 10 stopni, jak wiesz, także nie za gorąco. Tutaj jakby jest dobry przykład, że trzeba wykorzystać każdą możliwość, żeby odpocząć. Kiedy jest ciepło, to nie ma problemu. Ja zawsze wieszak hamam. Wieszam hamak i odpoczywam sobie często ucinając drzemkę. Kiedy pada deszcz, no nie zrobi się tego szybko. Musiałbym najpierw rozkładać tropik, wbijać szpilki, a dokładnie, no tarpa, tak? Dodatkowo jeszcze tak czy inaczej hamak by troszeczkę zamógł, jeżeli już oglądałaś moją serię z Chorwacji, to poruszam ten temat. Jest dobrze, aczkolwiek trochę chłodno. Zastanawiam się, czy nie wyciągnąć kurtki i się nie przykryć. Dlatego, że jednak leżąc wydziela się dużo mniej ciepła. Posiedzę tu jeszcze pewnie z 15 minut. I ruszę dalszą drogę. Ambonce mówimy do widzenia. Swoją rolę odegrała. Czuję się dużo lepiej, trochę się zrelaksowałem. Zdjąłem jedną parę skarpetek, tak żeby nie naciskać na ścięgno Achillesa, wolę na zimę dmuchać. Posmarowałem maścią, która oprócz tego, że znieczula, to jeszcze walczy ze stanem zapalnym. I mam nadzieję, że będę mógł przyspieszyć, bo rzuciłem okiem na mapę i wychodzi na to, że dopiero 1/3 drogi za mną.
A jednak dobrze by było zdążyć przed zmrokiem. Kolejna rzecz, nie wyłączyłem aparatu po ostatnim ujęciu i zjadło mi sporo baterii, więc teraz już w pełni usprawiedliwienie chowam telefon i najprawdopodobniej odpalę go przy jakiejś fajnej altance bądź też już jak będę schodził ze szlaku do miasta. Spełzłem na wysoką kopę 1126 metrów. Oczywiście cały czas góry izerskie. Z przodu był rezerwat ochrony przedświeża. Tudzież taka informacja sama przez siebie. Baterii 10%. Postanowiłem, że jeżeli będzie jakaś skryjówka z zadaszeniem, to wygrzebię powerbank. Jakoś tak mi szybko zaczęło baterię zjadać. Nie wiem czemu, ale pewnie taka dolegliwość w przypadku 4-letniego telefonu to nic dziwnego. Zobacz, cóż to przed nami. Palce lizać. Gdyby nie była tak wczesna pora, to gwarantuję, żebym zaadoptował tą altankę. Ale przed chwilą pomyślałem sobie, że jak takie miejsce się trafi, to troszeczkę znowu odpocznę. O, tu nawet wyro jest. Wszystko zalane wodą niestety. I tu też. No szkoda, że przecieka ten sufit. No generalnie to Holender musiał mi się rozpakować. Mam jakieś tam klamoty, mam folię, ale to wszystko mi zamoknie, śpiworem się nie przykryje. Dobrze wiedzieć. Słuchaj, gdyby była normalna pogoda, bo to nawet nie jest deszcz, to co pada to jest taka lekka mgiełka, która po prostu wsuwa się wszędzie. Dlatego nie ma lekko. No, nie będę narzekał. Klapnę na chwileczkę i będę dalej leciał. Zobacz, tu jest typowy przykład. Ktoś miał worek na śmieci przy sobie, powiesił, worek się zapełnił, a cała reszta już sobie myśli, że może tu rzucać śmieci. Przy czym, zobacz jak ciekawie, koło stacji rowerowej. To jest jakaś porażka, po prostu porażka. Ja w takich sytuacjach robię zdjęcie i jak jest sieć, to wrzucam przez Google. Najczęściej pomaga. Trafia to do kogoś, kto puszcza transport, żeby to sprzątnął. Wstyd. Nie licząc krótkiego odcinka po asfalcie, ostatnie 40 minut, może godzinę, droga prowadzi to w dół, to w górę, po takich właśnie korzeniach. Idzie się potem nie dosyć wygodnie. Przy schodzeniu były rwące potoki. Ładowałem telefon. Był zamknięty szczelnie w pokrowcu, dlatego nie filmowałem, ale możesz mi uwierzyć na słowo. Wybieram odnogę, która jest bardziej sucha i generalnie nie ma tyle drzew, bo wszystko jest idealnie mokre. Od góry do dołu. Mrzawka nie oszczędza niczego. Do Szklarskiej Poręby, myślę, jest jeszcze około 2 godzinek drogi. To tak optymistycznie. Jeżeli się mylę i będę szybciej, to tylko dobrze. Po nieprzespanej nocy i no, pierwszym dniu bez przygotowania czuję lekkie znużenie. Powiem, że czuję je trochę większe niż pewnie gdybym mógł sobie troszeczkę inaczej zaplanować start sam, tak? Czyli nie od razu z grubej rury i po wyspanej nocy. Tak się jednak nie stało.
Takie mam wrażenie, że zrobiłem kółko. No. I wróciłem na to samo miejsce. Szedłem tam. I wyszedłem tu. Bez sensu. No dobra. To w takim razie jeszcze raz. Strzałki pokazują w dół. Albo ktoś se jaja robi. Albo ja pomyliłem drogę. Ładne miejsce. Fajne skałki. To są te miłe akcenty na tym odcinku. Bardzo mi się podobają. Jestem z nich zadowolony. Muszę niestety trzymać dobre tempo, bo nie mam jasnej sytuacji noclegowej. I liczyłem po cichutku, że uda mi się dotrzeć w pewne miejsce. Kolejna piękna, naturalna architektura krajobrazu. Ale już teraz powolutku widzę, że nie. I może się okazać, iż ten dzień będzie naprawdę wyjątkowo trudny. Nie wykluczam, że jeżeli wiata, tudzież altanka, która jest przed samą Szklarską Porębą, będzie się w jakikolwiek sposób nadawała na nocleg, będzie zasłaniać chociaż częściowo przed tą mrzawką, bo niestety zmoczy mrzawka wszystko, równiutko wszystko, to może tam się zatrzymam, a Szklarską Porębę przekroczę jutro. No jeżeli jednak nie będzie się nadawać ta wiata na nocleg, zmuszony będę szukać innych rozwiązań. Na pewno je znajdę. O, piękny odcinek szlaku. Te skały są naprawdę fajne. Niestety zdjęcia będą kiepskie ze względu na wszędobylską mgłę, parę i wodę, ale możesz sobie wyobrazić, że na żywo wygląda to naprawdę imponująco. Doczłapałem się do wysokiego kamienia. Widzę jakieś zabudowania ogrodzone, a jak ja widzę ogrodzone zabudowania, to od razu mam nadzieję na nocleg. Być może ktoś tego pilnuje. Z noclegu będą nici, ale sprawdzić obowiązkowo trzeba, prawda? Gdzie diabeł nie może, tam arka pośle. Tak sobie oglądam. Coś tu kiedyś było otwarte. Może jakaś restauracja. Cholera, szkoda. Już miałem cichą nadzieję, że uda mi się gdzieś tutaj przytulić. Serio. O, ładnie tu. Szkoda, że zamknięte na kłódkę. Ale by było zwieńczenie. Naprawdę. Ekstra byłoby tu zostać. Jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Pójdźmy jeszcze do góry. Aczkolwiek domyślam się, że będzie widać równo nic z powodu mgły, deszczu, niskich chmur. Nie mam tak naprawdę czasu, żeby już tu chodzić, ale będąc tutaj, nie mogę nie pokazać ci tego uroku. Na dole gopr, a ja bym chciał tam, w tym pomieszczeniu bym po prostu spał jak niemowlę. Nie trać nadziei. Arkadiuszu, jakie mam perspektywy? No perspektywy mam, że albo ta wiatka, którą palcem na mapie wybrałem sobie na nocleg przed samą Szklarską, albo nie wiem, może hostel w Szklarskiej. To tak, jeżeli w ogóle jest,
I ewentualnie jeszcze jest opcja, że przejdę przez tak zwaną Szklarską Porębę, wyjdę z niej, żeby jutro mieć dobry start i gdzieś tam przekimam na dzikusa. Muszę wstąpić jeszcze do sklepu, zrobić jakieś zapasy. Powinienem tak naprawdę sprawdzić, gdzie jest następny sklep. Mam trochę towaru, ale wiem, co mi jest potrzebne i wiem, czego w sklepie może nie być. Chcę kupić kaszę kuskus, jakieś owoce i chyba herbatę, bo zapomniałem, a przy takiej pogodzie, jak człowiek zmarznie, to herbatka po prostu jest jak złoto. Dobra, nagadałem się. Nie wiem, czy to wszystko wyemituję. Pewnie nie, bo długie, a może pędzę dalej. Mam nadzieję, że szlaku nie zgubiłem. Zbliżamy się do miejsca, które rozpatrywałem jako nocleg, ale sądzę, że chyba się troszkę pomyliłem. Może to jeszcze nie tutaj. Całkiem możliwe, że ta altanka jest jeszcze niżej, bo tutaj przecież nic nie ma. No dobra, zasuwam, zobaczę. Myślę, że tutaj znajdę dwa fajne drzewka, między którymi uda mi się rozstawić tarpa i powiesić hamak. Biorę się zaraz do działania, może jeszcze się nie ściemni. I najprawdopodobniej zobaczymy się już jutro. Wtedy to pokażę ci, jak mnie nikt stąd nie pogoni, bo jestem bardzo blisko miasta, jak udało mi się przygotować obóz. Dobranoc. Nie dało się nie zauważyć, iż ten odcinek był wyjątkowo pełen mojej gadaniny. Wierzę jednak, że pomimo tego materiał ci się spodobał. Dziękuję za obejrzenie filmu i już teraz zapraszam na kolejną część. Kolejny odcinek będzie dowodem na to, że plan sprawdza się tylko do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Przede mną kilkanaście dni wędrówki, a ja mam nadzieję, że odbędziemy ją razem. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.